jak Twoje wrażenia po konferencji? Bardzo dobre. Ja się czuję fantastycznie. Publiczność była super. Bardzo Wam wszystkim za wszystko dziękuję. Jestem w niebo wzięta. Fajnie było. A co Twoim zdaniem najciekawszego wydarzyło się na Waszym panelu? Na naszym panelu? No to chyba ta bitka na publiczności w ogóle. Tak, widziałem. Ja wiesz, adrenalina mi od razu podskoczyła i tutaj... Dobra, a w waszej relacji na waszym panelu, co było najciekawsze? Bo wy nie wiecie, nie? Co się działo, nie oglądaliście tego. Co nieco, tego. Trochę wiemy, trochę nie wiemy. Wiesz co, nie wiem, czy na naszym panelu działo się jakoś tak super bardzo dużo rzeczy. Myślę, że chłopaki dali większego czadu. Tak jak już powiedziałam wcześniej, Aniela ucinała wszystkie jakieś tam moje rozmowy, próby rozmowy z nią. No i to tak, takie wiesz, było, nie? Zostawiamy to na płaszczyźnie sportowej, z tego co widzę. A ile trwał twój research o Lil Masti? Bardzo krótko. To wystarczy wpisać Lil Masti, to znaczy seksmasterka i już wszystko wiesz. To wystarczy sobie pooglądać, jeśli ktoś by chciał sobie przybliżyć sylwetkę seksmasterki i tego, co robiła wcześniej, to wystarczy obejrzeć stare materiały, na przykład, Spysińskiego, Gargamela, kto tam jeszcze był? Już, wiesz co? Zapomniałam. Spysiński, Gargamel o niej nagrywał, przecież cały internet o tym mówił. Dobra, a który temat chciałaś z nią poruszyć najbardziej, który ucinała? Wiesz co, no właśnie to, że nie bierze na klatę tego wszystkiego. I ona mówi o zarządzaniu treściami, a to jest tak naprawdę odcięcie się od chłamu, który pokazywała wcześniej w internecie. No i niestety, ale no ona nie bierze tego na klatę. Powiedziała mi teraz, że biorę to na klatę, ale ona nie bierze tego na klatę. Bo nazywa to, mówi o tym jako... Przepraszam bardzo, Ania robi zdjęcie i strasznie jestem rozproszona. Ona mówi, że to są zarządzania to jest zarządzanie treściami, ona się od tego odcina. Jak wyszła afera z tymi rzeczami z jej sklepu, które miały być najwyższej i najlepszej jakości, to nazwała ludzi niestabilnymi emocjonalnie, chorymi psychicznie chyba, nie chcę teraz mącić, natomiast na pewno niestabilnymi emocjonalnie i że ona nie chce robić krzywdy tym dzieciom, ale samo to już o sobie przeczy, no bo nazywając kogoś niestabilnym emocjonalnie wśród tłumu, kiedy te dzieci się ujawniły i to była afera po prostu już publiczna, no to jest robienie krzywdy, nie? To jest robienie krzywdy. No i to jest słabe, bo wiesz, tak się nie zachowuje bizneswoman. Bo powiedzmy sobie szczerze, reklamacje zdarzają się wszędzie, natomiast wszystko zależy od tego, jak ty do tego podejdziesz i bizneswoman powinna przyjąć to na klatę, wymienić te produkty, porozmawiać ze swoimi odbiorcami, którzy wydają na nią ciężkie pieniądze, swoje zarobione, nieważne, czy to są dzieci, czy to są pieniądze rodziców, czy nie. To są osoby, które ją wspierają, to jest jej fanbase i o takie osoby powinno się dbać. A co ty w ogóle o niej sądzisz? Ja o niej generalnie nic nie sądzę. Wiesz, kiedyś jakiś taki nasz wspólny znajomy, też o nim była mowa, powiedział mi, że ja w ogóle nie zasługuję na miejsce we freak fightach, bo ja nie mam fejmu. I też się od tego odcięła, że tak nie powiedziała, nie? Tak, i też powiedziała, że czy ja słucham kogoś, że ona nigdy tak nie powie, ale ona się odcina od wszystkiego, co ona robiła, co ona mówiła, wiesz. A, odcięła się też od tego, że przecież powiedziała, że to są niestabilni emocjonalni ludzie, wystarczy wejść na Hate Park i tam to wszystko jest. Obejrzyj, boks birmański, dlaczego akurat taki? Bo stójka, a nie parter, no i tyle w temacie. Nie lubię parteru, nie będę się dawać szastać jak szmatom, nie będę tracić swojej energii i tlenu na to, żeby bronić tego parteru. Ostatnio z Marti pokazałam, że jednak ten parter umiem wybronić. Dziękuję, do widzenia, dzisiaj się bijemy w boksie birmańskim i do zobaczenia za miesiąc. A ćwiczysz uderzenia głową? Jak oczywiście, wyglądają tak. Ćwiczenia? Oborek, ja się bałem, że nie... A, myślałem, że mi chcesz zapalić. No, dobra, co twoim zdaniem u Lil Masti jest najsłabszym punktem? Wiesz co, ja mam kilka takich przemyśleń i chyba zachowam je dla siebie. Jakieś takie jedno? Takie najpopularniejsze? To presja. Presja, czyli ty sobie po raz kolejny wchodzisz do oktagonu na bez spokojnie. Bez presji, no a czy ty widzisz? No proszę cię, na mnie jest kurs 3,60, pewnie w dniu walki albo tydzień przed walką po trailerze będzie 78 tysięcy, na nią będzie jakieś 1,20 chyba tak jak w tym momencie, czy 1,60. No i na mnie nie ma presji, ja mogę tylko wyjść zwycięsko z tego. Ja już jestem zwycięzcą, że ja wchodzę tam do oktagonu, rozumiesz? Chciałbym przeskoczyć do innego tematu, bo ty masz jubileusz. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, 10 lat w show biznesie. Nie, chyba nie. Od teledysku
u Donatona, Donatana, my Słowianie, minęło 10 lat. A, bo to przepraszam było pana, przepraszam, bo no? Najpierw zaczęło się od Dnie Spokojnej Duszy, to był mój pierwszy teledysk, potem było Nie Lubimy Robić, tak, i to wszystko były lata 2012, prawda? Tak. I my to nagrywaliśmy, Niespokojną Duszę nagrywaliśmy na początku roku, więc tak, to rzeczywiście jest dekada. Gratuluję ci, nie każdy to wytrzymuje. Jak ty będziesz wspominała ten czas? Co bardzo dobrze, bardzo dobrze. Powiem ci tak, człowiek ma dwa życia. Mhm. To drugie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zorientuje się, że ma tylko jedno. I moje zaczęło się po odwyku i potem jak wyczyściłam głowę. Dobra, to teraz ostatnie pytanie. Co byś powiedziała osobom, które teraz są w uzależnieniu? Które są w uzależnieniu, nie poddawajcie się, walczcie o siebie, proście o pomoc, nie bójcie się tego i przede wszystkim stójcie w prawdzie i nie bójcie się przyznać przed sobą, że jest inaczej niż jest. Nie mówcie sobie tego absolutnie, bo pierwszy moment, kiedy wy zaczniecie podejmować jakiekolwiek leczenie i kiedy to leczenie będzie miało sens, to właśnie wtedy, kiedy powiecie sobie tak, jestem uzależniony, potrzebuję pomocy i po prostu brnijcie w to. Później sobie powtarzajcie, że nie będę pić dzisiaj, nie będę pić jutro i będzie tak cały czas będzie wam lecieć. Ja teraz mi w tym roku miną 4 lata i ja jestem po prostu, no ja nigdy nie byłam ani w tak fajnej formie, ani w tak fajnej formie psychicznej, ani fizycznej. Ja po prostu czuję się najlepiej na świecie, no i no nie, no jest super, naprawdę. Ja cały czas też jestem w terapii, o tym nie mogę zapominać. Teraz jestem w terapii, zdiagnozowano u mnie ADHD, więc teraz wszystkie nagle jakieś moje dziwactwa stały się kompletnie jasne dla mnie. To jest dzieciństwa? Dziwactwa też dzieciństwa? Dzieciństwa, wcześniejsze zachowania, skłonność do uzależnienia. Nie wiem, no na przykład moje wyjście pierwsze do walki. Wiesz, ja się odpalam, u mnie jest od zera do setki w sekundę. I to tak wygląda. Natomiast ja teraz jestem w terapii poświęconej ADHD i cały czas staram sobie coraz lepiej ze sobą sobie radzić. Chyba się poplątałam teraz. Ale pięknie powiedziałaś, dlaczego tak późno wykryli u ciebie ADHD? Bo ADHD u dorosłych nie istnieje, a u kobiet to już w ogóle. Słuchaj, no w ośrodku przez 2 miesiące jak byłam, nikt nawet nie przebąknął, że ja mogę mieć ADHD. Wszyscy tylko o uzależnieniu. Ale każde uzależnienie ma swoją przyczynę. Każde uzależnienie ma swoje podłoże. To jest po prostu choroba duszy. No i ja już wiem, dlaczego się w nią wpakowałam. Niestety ludzie z ADHD mają bardzo dużą skłonność do popadania w różne używki. No szukamy szotów dopaminowych i to wygląda jak wygląda. Dla mnie teraz takimi szotami są na przykład walki, gdzie ja się czuję bardzo dobrze. Publika jest takim właśnie moim szotem dopaminowym. Wszystko. Ja się tu naprawdę bardzo odnajduję. Bardzo dbam o siebie. Właśnie dbanie o siebie, szacunek do siebie, to jest to, co człowiek zyskuje właśnie wtedy, kiedy podejmie walkę. Zosia, ty masz dużo fanów w Rosji, nie? Tak, ja mam na całym świecie fanów. Wiem, ale chyba ta Rosja w jakiś sposób wiesz, tam przeważa, nie? Wiesz co, na początku była Rosja, u mnie w statystykach i są Stany Zjednoczone, i jest Meksyk, i jest Brazylia, i jest Bułgaria, i jest Turcja, i jest Chorwacja, po prostu wszystko jest cały świat. Jak się wejdzie na TikToka i przeleci się sekcję już z polskimi komentarzami, bo najpierw wyświetlają się polskie w zależności od lokalizacji, no to będziesz mógł zobaczyć po prostu wszystkie nacje. A ty masz zaproszenia do tych nacji, żebyś tam przyjechała, jakieś spotkanie, no, wiesz, żebyś zrobiła? Ludzie cały czas mi piszą. Żebym przyjeżdżała, czy walkę kiedyś będzie można gdzieś tam obejrzeć, że ludzie przylecą tutaj na walkę do Polski, już mam takie wiadomości, czy przylecą, zobaczymy, but guys, I just wanted to thank you, I don't know if you're watching this, but I just wanna say I love you so much, thank you for everything, if you're not even Polish, I love you, this doesn't matter where are you from, love you so much, guys. No i piękny przekaz, dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, kocham was wszystkich, dzięki bardzo, było super. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.